Cześć, z tej strony Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na koncie Pixi. Moi kochani, pod ostatnim odcinkiem z tej serii zostawiliście ponad 20 tysięcy łapek w górę. Dziękuję każdemu, kto zostawił łapeczkę w górę, ale moi kochani, z bólem serca muszę wam powiedzieć, że to jest ostatni odcinek tej serii. Tak, ponieważ dzisiaj odblokujemy ostatnie 10 skrzynek z karnetu zadymiarskiego. I na samym końcu, moi kochani, zrobimy sobie wielkie podliczenie całej serii. Sprawdzimy, ile udało nam się wydropić golda ze skrzynek, ile gemów, ilu nowych zadymiarzy odblokowaliśmy tylko ze skrzynek, nie z Trophy Roada, oraz czy udało nam się odblokować jakiś star power oraz gadżet. Chciałem was teraz jeszcze poinformować, że jutro się kończy sezon Bazar Tary i moi kochani, startuje nowy sezon, czyli Lato Potworów, i będę kupował 100 stopni karnetu zadymiarskiego, więc spodziewajcie się odcinka już jutro bądź pojutrze. A teraz, moi drodzy widzowie, poświęćmy chwilę czasu dla sponsora dzisiejszego odcinka, dzięki któremu mogę na przykład wydać po 500 zł na Brawl Stars i po prostu się niczym nie przejmować. Jest to strona boosteroid.com, która oferuje granie w chmurze. Co to takiego? Sami sprawdźcie. Boosteroid to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze, świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boosteroid możesz grać w gry z komputera, na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku, bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boosteroid, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boosteroid na swoim internecie, posiadam światłowód, cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boosteroid jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boosteroidzie wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe, jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boosteroid mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boosteroid nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś dwa kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Okej, moi kochani, jesteśmy już na koncie Pixi i sprawdźmy, ile mamy jeszcze do kupienia poziomów karnetu. Dokładnie 9 poziomów. No dobra, zacznijmy sobie od kupienia 3. 3 poziomy na początek, 30 gemów, 30 gemów i 30 gemów. Pięknie. Odblokowujemy sobie nową odznakę do Gale'a. 20 gemsów, pięknie. Duża skrzynka, no trzymajcie kciuki, żeby coś wypadło jeszcze z tej serii. 3 przedmioty, punkty mocy do Pam, do Bula oraz do El Primo. Pum, 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 pum. Okej, lecimy dalej. 3 przedmioty, kolejny big boxik. No i niestety nic. Szkoda. Dobrze, moi drodzy. Odznaka do Gale'a, super, chociaż się z nich nie cieszę. Mała skrzyneczka za gemy, serio. O Boziu. No dobra, dobra. Mamy 3 poziomy karnetu kupione. Zostało nam jeszcze troszeczkę tych... A kupmy jeszcze jeden. Co mi szkodzi? Kupmy jeszcze jeden. Teraz będzie Megabox. Uwaga, otwieramy Megaboxa. Bum! 6 przedmiotów, czyli coś będzie na pewno. Mam nadzieję. Uwaga, punkty mocy do Daryla, do Nity, do Bula i, moi drodzy państwo, jest! Świeci się coś, coś się świeci. Co to może być? Wiem, Tara. Uwaga! Nie, Mortis! Ale i tak mityczny pierwszy, mityczny zadymiarz na koncie Pixi. O to chodzi! O to chodzi, moi drodzy, łapeczka do góry za tego Mortisa. Jeżeli teraz zostawisz łapkę w górę, to uwierz mi, że u ciebie na koncie też się odblokuje Mortis. No scam, 100% legit. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Koks totalny i mamy 100 punktów mocy. I te 100 punktów mocy będziemy ładowali do kruka. Tak jest. A my, moi drodzy państwo, zagrajmy sobie teraz meczyk nowym, mitycznym zadymiarzem, który jest Mortis. Gra solo. No jestem mega ciekawy, jak mi pójdzie. Lecimy, moi drodzy, mamy dwie skrzyneczki od razu na dole. Raz, dwa, aha, dobra, ból jakiś tutaj jest. Ojeju, ten Mortis jest jeszcze mega słaby, on tylko po 900 bije. Ojejku, to ja się boję podjeżdżać nim, kurczę. Ale dobra, będę miał już dwie od razu skrzyneczki otwarte, dwa power cubesy. I tak się zastanawiam, czy podjeżdżać, czy nie podjeżdżać. Jest na pewno Rosa jakaś, kurczę, ból. Ten tego bula, dobra, on niech się wystrzela.
No, albo i nie. Dobra, dobra, on 1000 mi walnął, ała. Dobra, ja tu teraz muszę na trzeciego wejść. Na Rose, raz, dwa, trzy, o! Dobra. Nie chciałem przegrać pierwszego meczu Mortisem, ale prawie się udało, dobra. Nieważne, nieważne, zagrajemy jeszcze raz, ten ból uciekł na drugą stronę. O kurde, Rose na soczku. Trochę ryzykowne jest podjeżdżanie Mortisem bóla, no ale Farrell, wiecie, zawsze ryzykuje w tej gierce. O kurcze, Nita. Bardzo ma mało ma życia, ale... Ach, dobra, cuby są. Ale miała soczek, więc i tak bym nic jej nawet nie zrobił. Kolejne cuby zbieram. Bardzo fajna mapka. Tutaj powinno być bardzo dużo piperek, ale póki co nie widzę żadnej piperki i nikogo. O nie, nie, nie. Uciekaj, uciekaj, Farrell, uciekaj. Nie, leżę. Leżę. Tak, pierwszy mecz przegrany Mortisem, matko boska. Dobra, szkoda. Plus 6 punktów. Rosa mnie przycisnęła do kąta. Miałem już 6 power cubesów, najgorzej. Dobra, dobra. Czyli wiemy, że ten Mortis się do niczego nie nadaje. Otwórzmy sobie kolejne skrzyneczki. Kolejne 3 stopnie kupujemy. Okej, okay. Odznaka do Gale'a. 500 punktów. 500 punktów mocy do kruka. Czy wy to czujecie? 500 punktów. Dobra, kolejna odznaka do Gale'a. I otwórzmy sobie teraz mega boxa kolejnego. No trzymamy kciuki, może coś znowu wypadnie. Uwaga, 6 przedmiotów. Jest coś, nie gadaj, że znowu zadymiasz. Uwaga, punkty mocy. Punkty mocy. Punkty mocy. Punkty mocy. Jest, znowu coś. Jak był mityk, to teraz epic. Uwaga, kiełek. Kolejny mityk, kiełek. Naprawdę? Ja dziękuję, co to jest za kozacki odcinek. Ja już myślałem, że nic nam nie wypadnie w tej serii. Wow! Przecież teraz tak nadrabiamy straty przez ostatnie odcinki, że to jest koniec świata. W poprzednim odcinku nie wypadło nam nic, to były najgorsze wydane gemy w historii. A teraz wypadają dwa mityki. No, zostaw łapkę, kumplu, no obowiązkowo, obowiązkowo. Kurczę, Felek! Tego się nie spodziewałem. Dobra, jeszcze małą skrzyneczkę otwórzmy, dużą, przepraszam. Ale w porównaniu do megaboxa jest mała, tak? I goldzik, i pięknie. Dobra, czyli moi drodzy, zagrajmy sobie teraz, w sumie, czekaj, pokaż mi tego Mortisa, ile ma puszek na tym koncie, 6 tylko. Kurczę, zagrałbym jeszcze Mortisem, ale ulepszmy sobie jeszcze kruka. Bomba i bomba. I dzięki, czekaj, nie, nie mam go jeszcze na 9? Serio nie mam go jeszcze na 9? Och, no kurczę, niedobrze. Zobaczmy, zobaczymy, czy jak teraz przypadkiem nie zagram meczyku, czy punktów mocy nie zdobędę. Ale zagrajmy sobie teraz meczyk kiełkiem. Lecimy z gierką, kiełkiem. O Boziu, ten kiełek też bije po 900 tylko. Ten Barley po ile? Nawet nie widać, kurczę. Image'a, no dobra. Gdzie on jest, ten Barley? Co to był za Barley w ogóle dziwny, że on sobie poszedł? Rozwalił sobie skrzynkę i poszedł, tak? Elo Barley, łap kapustę, czy co to jest? Łap kapuchę. Ginie, nie, czy przeżył? Czemu ta szelka mnie goni? Pani Shelly, proszę się ode mnie odwalić, tak? Elko. Ja wiem, że tutaj nie ma co sensu nawet... Ale dostanie łokcia! Od El Primo. Ale tam El Primo na ostro w nią wjechał. Dobra. Jeden strzał od Farrella. Drugi strzał. Patrz, robię go! Nie, 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 nie. Gościu, przestrzeliłem. Przestrzeliłem tymi krzakami. Gdzie on chce uciec? Kurczę, on zaczął się leczyć. Tak. Zaczął się leczyć. Najgorzej. Będę miał przerąbane, bo jest tutaj Rosa, El Primo. Rosa na 7? Serio? Dlaczego Rosa 7? Goń go! Kiełek, goń go! Kiełek, goń go! Yes! Zginął! Zostałem tylko ja i Rosa! Nie no, ja muszę szybciutko odeprzeć ten atak. Dobra. Elo, Rosa! Elo ci, mordeczka! Nie no, tańczy ze mną. Rosa ze mną tańczy. Ja muszę się schować gdzieś i uciec. Dobra, Elko. Nie no, soczek był na dole. Ale u góry też został soczek. Dobra, nie tracę teraz ammo. Patrz, dostała, po 3000 bije. To jest moja szansa. Rosa, wracaj tu. Patrz, leży. Pierwszy mecz kiełkiem od razu wygrany. Koks totalny. No i dobra, jestem numerem 1. Wolę grać kiełkiem niż Mortisem. Serio wam powiem. Bardzo fajnie, że ten mityk wypadł. Powiem wam, jaram się w opór. Nie sądziłem, że nam wypadnie jeszcze kiełek. Dobra, czy mamy coś jeszcze do otwarcia? Tak, 4 skrzynki. Kupujemy punkty mocy, dajcie punkty mocy do kruka. No proszę. Uwaga, pam. Jest! Punkty mocy. Aha, ale tak czy siak nam brakuje jeszcze prawie 300. Ojej, ja myślałem, że brakuje nam, nie wiem, z 30. Kolejna skrzyneczka. Co? Co? Jackie? Ze zwykłej skrzynki? 3 zadymiarzy na jednym odcinku? To przecież jest chore, to jest idealne zakończenie tej serii.
30 tysięcy łapek tu widzę, za każdego zadymiarza podyszkę. To może znowu się skuszę i kupię za 500 zł gemów i zrobimy taki opening, że będę kupował cały karnet zadymiarski. Okej, wow! Dobra, w takim razie, no lecimy dalej, został nam jeszcze megabox, przebranie do Gale'a. Okej, odblokujemy sobie emotkę. Mamy to, kolejny skinek, pięknie, cudownie, moi drodzy państwo. Został nam do otwarcia megabox. Czy wypadnie coś z ostatniego megaboxa? No jestem mega ciekawy, trzymamy kciuki. Uwaga, boom! 6 przedmiotów! No nie wierzę, ja po prostu w to nie wierzę. Jakie przepiękne zakończenie serii, moi kochani. Uwaga, jest kolejny zadymiarz, legenda, Leon. Dawaj Leona! Nie, ojeju, Star Power, gadżet do kruka. Ja już myślałem, że postać. Zapomniałem, że jeszcze gadżety lecą. No dobra, kozak, i tak jestem zadowolony. To kruka od razu tarcza? Wow. No i zostało nam 500 punktów mocy. I teraz, moi drodzy państwo, mam dylemat. Ponieważ jeżeli załaduję 500 punktów mocy do kruka, to mi się to w ogóle nie będzie opłacało. Dobra, trudno, walimy do kruka. Będzie... ile? 150 waste'a? Ale dobra, ale jest, moi drodzy, kruczek wymaksowany. Ostatnia duża skrzynka, zdobądź więcej żetonów, aby otrzymać bonusowe. Co? Jakich więcej żetonów? Przecież ja... cały karnet zadymiarski przeszedłem, co ty gościu gadasz mi tutaj? Jest skrzyneczka, jej! Jeszcze taka mała. Dwa przedmioty, punkty mocy. Koks totalny. Dobra, i moi drodzy państwo, możemy sobie wymaksować kruka. Także moi kochani, wymaksowaliśmy sobie kruka, no ale niestety nie mamy już żadnej skrzynki do otwarcia, żeby wypadł nam Star Power jakikolwiek. Więc teraz, moi kochani, zróbmy sobie podliczenie ogólne. Ile wydropiłem golda, jakie postacie wydropiłem i nie wliczamy do tej puli postaci z Alei Pucharków. No i oczywiście jeszcze jaki profit zrobiliśmy gemu, pozostało mi ich aż 490. Wow! A teraz, moi drodzy, podsumujmy sobie całą serię. Udało nam się odblokować łącznie aż 11 nowych zadymiarzy. Rosa, El Primo, Rico, Poco, Daryl, Pam, Gale, Crow, Morty, Skiełek oraz Jackie. Łącznie zdobyliśmy 7479 golda oraz 91 gemów. Wydropiliśmy też 9 sztuk podwajaczy i odblokowaliśmy gadżet do kruka. Także, moi drodzy, to było na tyle z konta Pixie. Kończymy tą serię. Moim zdaniem i tak wynik jest zadowalający. Jeżeli też tego uważacie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!